Rafał Jackiewicz, chyba zdecydowanie największy wariat sportowy, jakiego znam. No, a Juras to mi się kojarzy z Jurkiem, z Jureczkiem, z Juruniem, Piątek, Piąteczek, Piątunio, także Juras, zapraszamy. Dzisiaj gościem magazynu Fighter Rafał Jackiewicz. Cześć Rafał. Cześć. Rafał, wspominałeś już, że planujesz wydać książkę przy pomocy innych osób, dziennikarzy i tak dalej. Powiedz, czy ona może się ukazać już w tym roku, czy dopiero planowana jest na przyszły? Nie, bez przesady. W tym roku dopiero zaczynamy pisać. Gdzieś około tydzień po walce zaczynamy spisywać wszystkie akcje, wszystkie historie, bo wam będą jaja, bo naprawdę tego jest dużo. To, co zawsze gadam, to jest dopiero, można powiedzieć, 40%. No może 50%. Do tego jeszcze raz dołóżcie 50% i teraz to wszystko ułożyć. Powiem wam, naprawdę będą jaja. Każdy centymetr przeczytany to będzie po prostu, kurczę, nie będzie nawet sekundy, nawet nie będzie nudów. Także ciągle się będzie coś działo. A to będzie od początku, ja wiem, od tego jak byłeś małym dzieciakiem do dnia dzisiejszego, czy bardziej skupisz się na karierze tylko części sportowej, czy na wszystkim, co się działo? Na wszystkim, co się działo, działo się dużo i działo się cały czas, od małego do dzisiaj. Tak naprawdę wymyśliłem w sumie, żeby spisać je takimi rozdziałami. Rozdział Tires, rozdział porwanie, jak mnie porwali, uprowadzili. Rozdział kosa w serce, rozdział, nie wiem, rozwód, rozdział pierwsze małżeństwo. Rozdział dyskoteka tutaj, rozdział dyskoteka tutaj, rozdział Mińsk Mazowiecki, rozdział Koby, rozdział szkoła. Wszędzie to się działo, wszędzie były jaja i wszędzie kury naprawdę było a się boję. A będzie coś takiego, co całe środowisko bokserskie też może polskie zbulwersować, czy to będzie raczej tak humorystycznie wszystko podane? Nie tam humorystycznie, bo to moje życie to jeden wielki horror, no tam wiesz, trochę porno, trochę komedii, chociaż nie, w sumie każdy dzień trochę znalazł i karate, i porno, i komedia, science fiction, fantastyki tylko nie będzie, bo to będzie tylko sama prawda. A czyli, ale generalnie będziesz poruszał też czasy zawodostwa, walk, bycia w grupie knockoutu i tak dalej do dnia dzisiejszego? Tak, myślę, że jak zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie objętościowo, ale może przy każdej z walk po jednym zdaniu gdzieś tam rzucimy prawdy. Jakiś wstępny plan na tytuł? Tytuł moja żonka wymyśliła Życie bez granic, czyli tak jak moje życie było większe życie, bo wiadomo, że od paru lat jestem normalny. Tak, także od paru lat już tego nie robię, co robiłem wcześniej, ale jednak życie moje, można powiedzieć, było bez granic. Także głupota, w większości głupota. Temat MMA jest jeszcze możliwy w twoim przypadku, czy to jest definitywnie zamknięty rozdział? Cały czas problem z kolanem, także na dzień dzisiejszy nawet nie mogę kopać. Jak biegam, jak sparuję nawet w boksie, mam problem, także nie wiem, zobaczymy. Jest sobota, a dzisiaj wieczorem pracuję jako ringmaster na gali Legion Fight Club, ale przy okazji wolnego dnia, bo gala dopiero wieczorem, wpadliśmy na halę, gdzie tutaj widzimy w tle rozkłada się już absolutnie wszystko, aby dać dzisiaj wielkie show. A my sobie zrobimy trening, my, czyli ja i Kamil Wójcik, trener Octagon Team. Jeszcze tutaj zawodnik, poczekaj, musi się przedstawić teraz wszystkim. Michał Domin. I przy okazji tego, że jesteśmy już na sali, jest jeszcze Patrycja Gorzko, która dzisiaj walczy. Jeżeli ja mogę coś dodać od siebie, to oczywiście wracam dzisiaj z pasem. Jest statement oficjalny, także będziesz mogła to wszystko wiedzieć w Fighterze w najbliższym programie. Także my bierzemy się do roboty. No niestety sala z workami jest zajęta przez jakieś tam ping-pongi, ale nie przeszkadza to oczywiście, aby znaleźć sobie kawałek terenu i zrobić trening razem z Octagon Team Żory. Także do roboty, jedziemy. Pojedynków za chwilkę odpalamy na Legion Fight Night. Myślę, że lepszej jakości trochę materiału niż z mojej GoPro. Weźmiemy sobie od firmy, która to wszystko obsługuje. Ja jutro jeszcze robię komentarz. Myślę, że też sobie o tym troszeczkę pogadamy i nagramy później. Także odpalamy kawał konkretnego kickboxingu. A świetny teraz middle kick w wykonaniu Lacha. O,
Ależ teraz to czysty low kick, spadł na wykroczną nogę Mateusza Lorenza. Cios za cios, kopnięcie za kopnięcie, kolano za kolano, bo kiedy tylko wchodzi w ten pół dystans, tam próba umieszczenia kolana na szczęty rywala i z jednej i z drugiej strony. I ruszył middle kick na wątrobę! I po raz drugi na deskach Łukasz Wydro. Od razu prawym prostym akcentuje dobrze początek tej walki Mateusz Hik, jeszcze podwójnie kolano, ale w porę uchylił się Lenar. Tak jest, mocna wymiana technik i świetny low kick w wykonaniu tęczy. Ale śmignął jeszcze teraz kolanem Maciek Dominczak koło głowy Jakuba Jasiona. Zawodowym mistrzem Polski Oriental Rules zostaje Maciej Dominczak, Legion Głogów. Pozdrowienia z trasy Głogów, Warszawa. Wracam po niezwykle intensywnym weekendzie. Wczoraj gala Legion Fight Night, którą miałem okazję by prowadzić w charakterze ringa announcera. Przed chwilą dowiedzieliście wszystko w materiałach od firmy multimedialnej Marcina Siwka. No i jeszcze dzisiaj nagrywałem komentarz do gali, także intensywny weekend z kickboxingiem, ale trzeba przyznać się, kickboxingiem na naprawdę fajnym poziomie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony i kilku fighterów zrobiło na mnie spore wrażenie. Mam nadzieję, że wy również macie swoich kandydatów. Wjechałem już na autostradę, no i niestety plan był taki, żeby z racji tego, że jestem blisko Poznania, zostać się w ten niedzielne, piękne, wiosenne południe i pojechać się na mecz Lech Poznań, Legia Warszawa z wiadomych względów, ale niestety żona buntuje się, że od piątku nie mamy w domu i chcę mieć trochę czasu dla siebie, więc wracam do Warszawy, a troszeczkę tak walcząc z czasem, 3 godziny do meczu, 300 km, myślę, że spokojnie do zrobienia, przecież w końcu piękna autostrada i mocny silnik, także damy radę. No i dziękuję za ten wspólny weekend i mam nadzieję, że podobał się wam ten mój szybciutki, sklejony reportaż z tego, co działo się na Legion Fight Night w Głogowie. Już w następnych odcinkach kolejne fajne materiały, no i wywiad, mam nadzieję, z kim chcecie posłuchać, bo ten człowiek ma wiele do powiedzenia, tym bardziej, że jest po sporych przejściach, ale kto to jest i o czym nam opowie, a to oczywiście w następnym magazynie Fighter. Do usłyszenia. Znaczy ostatnio byłem z Kabulem na wódce na słynnym Pępkowym, także niech będzie Kabul. Chociaż może nie, dla odmiany teraz Martin, także Martin jakby co to zapraszam. Może jakiś Pępkowy by zrobił, bo trzeba polskie MMA podzielić.